Spotkamy się dzisiaj w Miejskim Centrum Kultury, aby porozmawiać o niewątpliwie istotnym dla Bydgoszczy temacie, jakim jest Batman. Czekaj, co? Nieprzygotowana. I ty. I ty. Wygląda super. Z linijką siedziałam i to wycinałam z linijką, a i tak mi wcale nie wyszło symetrycznie. Fajne. Bo to trochę za bardzo przeżyłam. A dłużej mi zajęło wycinanie szablonu i odliczanie proporcji niż samo szycie tak naprawdę. Ale już mam. I komiksowo do Frank Miller robił główna... w latach 80. i tak dalej, nie? No jeśli główna postać jest tak pokręcona, a jeszcze do tego ma tak pokręconych przeciwników... To nie może być dla dzieci. To nie może być dla dzieci. To nie jest Spider-Man na przykład, który może być dla dzieci jak najbardziej. Bo który jest dla dzieci. No, ale wszystkie komiksy DC zawsze to miały, że one były bardziej przeznaczone dla czytelnika takiego dojrzałego. Sama nazwa wskazuje, nie? No. Firmy, no raczej w tą stronę chcieli od początku iść. Bo Marvel to jest taka rozrywka i oczywiście dla dorosłego też. Spider-Man. No. A komiksy DC i Batman, nawet Superman ma jakieś tam takie... bardziej mroczne swoje problemy. Chociaż zdecydowanie Batman w ogóle był odpowiedzią na Supermana. Więc to było tak, że w DC się zrobiła wrzawa, że skoro mamy jednego superbohatera i tak się to świetnie sprawdza, to chcemy następnego. I Bob Kane właśnie go tam wymyślił. A właśnie, a kto jest królem wszystkich superbohaterów? Batman czy Superman? No Batman. Ale zawsze Superman jest liderem. Jak jest, wiesz, grupa tam... Nie. Justice League jest pod przewodnictwem Batmana. No. Teoretycznie, ale liderem takim, wiesz, nie teoretycznie, przestań, jest... bo cię machnę zaraz. No, uważaj. Ale właśnie o to chodzi. Ostatecznie zawsze Superman jest najsilniejszy i grywa tutaj argument siły. Wiesz. No nie robię co, bo on też tam jakiś w miarę bysty jest. A to jest tak, że Batman ma dużo kasy i to też naprawdę ratuje ten świat, bo on jest po prostu niewyobrażalnie bogaty. Do tego jest najbardziej inteligentny z nich wszystkich. Ale z drugiej strony to Superman ma laser w oczach i tak dalej, jak przyjdzie co do czego. Był taki komiks z Batmanem, jak Batman był gdzieś na Bliskim Wschodzie, nie pamiętam jaki był tytuł. Batman był gdzieś na Bliskim Wschodzie i terroryści wypuścili jakiś trujący gaz. No i oczywiście musiał przylecieć Batman i uratować Batmana i ten cały gaz wciągnąć i wylecieć i wypuścić go w kosmos, no. No ale to wiesz, no można, no nie wiem, odnieść do tego, że zawsze jest brains and bronze, tak? No. Czyli no mimo wszystko Batman nie jest przewodnikiem, no bo... Ja myślę, że tak. W tym momencie nawet Superman jest jakby... Podwykonawcą. Podwykonawcą, no, jest, więc tak wiesz, myślę. Jest wręcz sprowadzony do mniejszej roli, nie? Że on jest taki przywoływanym takim pieskiem. No. Że no jak już się wali i pali, no to sorry, tak, facet, to ale i wciągnie ten pan laser, nie? No. Może powiedzieć, że on zawsze wyjaśnia sytuację tak ostatecznie. No tak, ale mimo wszystko na zasadzie mięśniaka. No tak, swoje tak super umiejętności. Ja nigdy się nie interesowałem innymi bohaterami komiksów albo filmów niż Batman. U mnie czytałem komiksy o Batmanie nie dlatego, że jaram się komiksem, czy tam wtedy się jarałem, tylko samą postacią. Tak samo było z filmami. A Spider-Man to Superman w ogóle nigdy to do mnie nie przemawiał. Dla mnie Batman był zupełnie... Mnie zawsze denerwowało, że Superman sobie zaczesał loka i nikt go nie poznaje. Już jako dziecko mnie to denerwowało. Tak. Bez sensu. No. Naprawdę już jako dziecko mnie to denerwowało, że Batman musi się tyle przebierać, a Superman zdejmuje okulary i już nie jest Clarkiem Kentem. Tak samo Zorro. No, ale to jest, wiesz, to jest truizm, ale tak jak tutaj kolega mówił, że no, człowiek się, ja też na przykład z komiksami średnio mam do czynienia, natomiast Batmany zbieram po prostu i się jaram tym, dlatego że on no, jako jeden nie ma mocy, nie? Jako jeden jest naprawdę człowiekiem i to od początku jakby Bob Kane pięknie ustawił to uniwersum, nie? Że jest super bohater, który tak naprawdę nie jest super bohaterem, tylko dlatego, że ma pieniądze. Może sobie na pewne rzeczy pozwolić. Ale ja mam to i też musi kombinować pod dwa konie pod Kujawską, żeby cokolwiek z tym zrobić. Nie? Bo, ile on musi się. Bo, tak... nie potrafi latać, nie? No i co? Ale potrafi, no wiemy o tym, że widzieliśmy wielokrotnie, że latał. No dobrze, ale on lata przy pomocy urządzeń, no, ale nie dlatego, że zrobi, wiesz. A te skrzydła to w ogóle były oparte na szkicach Da Vinci. I stąd się w ogóle wziął pomysł. Jak to Bob Kane zobaczył, to musiał dopasować jakieś zwierzę. No. A sam kostium, co myślicie o tym, jak się zmieniał przez kolejne części? Najlepszy, moim zdaniem, był w powrocie Batmana. Wtedy Batman miał najlepszą stylówę.
Tak. Nie podoba mi się ten nowy. Wydaje mi się, że ma głupi wyraz maski w twarzy. Jakby miał wodogłowy i to za nim. Dzisiejsze odcinki to raczej zwracają uwagę na realizm, nie? Więc musi mieć jakiś porządny pancerz. No właśnie, rozumiem, ale to mi przyjdzie zabawę, bo Batman zawsze super wyglądał, a teraz wygląda śmiesznie. Nie wiem, czy bym czego przestraszył. Nie, dla mnie problemem filmów Bartona jest to, że Batman nie obraca głowy i to naprawdę jest komiczne, jak on cały się obraca. Szczególnie w scenie, kiedy Joker ma spaść z toksyn. Tak, tak, to tak, po prostu tak, wygląda tak, komicznie, bo on wygląda nierealistycznie. Moja szanowna rodzicielka kiedyś powiedziała, jak zobaczyła pierwszego Batmana, bo Keaton ogólnie ma zbudowaną twarz, ten sposób, że ma kwadratową szczenę. I powiedziała, że Batman w tym kostiumie ma tak zwane funfle. Bo mu tu ścisnęło i mu miał nienaturalnie wąską górną część głowy i to miał takie funfle faktycznie. Moja mama weszła kiedyś i powiedziała, no zobacz, ale on ma funfle takie. Mama, proszę. Mamo, zepsułaś mi tą całą sytuację, to że patrzą te funfle. Bo Barton na przykład nie czytał Batmana, nie czytał w ogóle komiksów. Gdzieś się tam wypowiadał w jakimś wywiadzie, że przez to, że ma dysgrafię, to nigdy nie potrafił w ogóle ogarnąć komiksów i te chmurki mu się wszystkie zlewały, więc on Batmana po prostu stworzył po swojemu, a Nolan, co widać bardzo w Batman Begins, odniósł się do takich właśnie już typowo dla fanów smaczków. No bo kto, oglądając filmy Schumachera czy Bartona, wiedział na przykład o Ra's al Ghulu. To ta postać nie była znana, nigdy o niej nikt nie mówił, więc ona już musiała być, musiał ktoś przeczytać komiks albo no coś tam wiedzieć więcej o Batmanie, żeby ta postać mu w ogóle coś mówiła. No, ogólnie na przykład waszym prywatnym, małym nazwanku. Najlepszy Batman filmowy? Keaton. Ale nie, chodzi mi o to, że o film. Film. Która część? Wiesz, powrót. Powrót Batmana. Bo ja się ostatnio bardzo mocno zdziwiłem, czytając ankietę, że najpopularniejszym Batmanem na przykład w większości Stanów, z tym, że na przykład... Nie mów, że Batman i Robin. Na południu? Nie, jest trzeci Batman. Forever. Jest trzeci Batman, nie? Czyli z Tommy Johnsonem. I Val Kilmerem. A ja po tym filmie tak długo nie lubiłam Vala Kilmera. Ale ja wcale nie uważam, że ten film jest taki zły. Ale... Tak? Batman bardzo i Robin się... jest straszny. No, tak, ja nie. Ogólnie ten film oglądałam przewijając i po prostu... Batman i Robin jest ta scena, kiedy oni umierają. Jest to bliżej na pośladku. Strasznie. Ale Forever chyba też jest takie coś. Nie, Forever nie, też ma takie... No, faktycznie jest taki homoerotyczny chwilami, ale Forever naprawdę moim zdaniem nie jest taki najgorszy, nie powinien być wcale bardzo taki... Bardzo ciekawy argument, o którym nie pomyślałem zupełnie, dlaczego ten film Trójka dla czegoś tak bardzo podobała, bo najbardziej się podobało ludziom przedstawienie Gotham w Trójce, że jest najbardziej batmanowskie, nie jest przegięte w żadną stronę, jest jakieś takie najbardziej, nie wiem, czy można nazwać homogenizowane w takim razie, tylko że jest takie zbite właśnie, że... Ludzie, którzy oglądali późniejsze, stwierdzili, że są zbyt ostre. Światła, szczerze mówiąc, tam oberowość u Bartona razi większość ludzi. I jakby taka homogenizacja tego właśnie w Trójce jest, nie? Że najbardziej odpowiadający obraz Gotham. Musiałbym powiedzieć, bo nie pamiętam. Jak chodzi o współczesny Gotham, czyli przenosimy się z Nowego Jorku do Chicago. To jest wielka rewolucja w świecie Batmana. Czyli nagle Gotham wygląda zupełnie inaczej niż zazwyczaj. No, u Bartona to było Metropolis, nie? No. Metropolis połączone z Nowym Jorkiem, mocno. No. Ja muszę przyznać, że się spodziewałem, że to przyniesie do Chicago, akurat Nolan. No to jest, wiesz, to no, wyznacznik jednak mimo wszystko przestępczości w Stanach. Nie? Ale nie, to jest bardzo prosty powód, po prostu miasto Chicago więcej zapłaciło pieniędzy niż Nowy Jork. A tak, nie, no to oczywiście. Mają dużo kasy od gangsterów, którzy się tam. A mają tą kasę dlatego, że nie mają Batmana. Więc.